Witajcie drodzy kochani. Chciałbym wam zakomunikować, iż obecnie mam już tutaj przed sobą właśnie chip na telefon, który jest robiony przez moją firmę. Dostałem właśnie niedawno właśnie te torebeczki, zacząłem po prostu pakować te chipy. Również te chipy możecie zakupić na linku pod YouTube'em, gdzie będzie link odnośnik do sklepu naszego internetowego. Ja chciałem skomentować na temat tego chipu. Ten chip jest wynaleziony przez mojego ojca. On po prostu dzięki swoim badaniom naukowym odkrył, jak funkcjonuje właśnie taki chip, który jest zrobiony z minerałów, który powoduje, że ten nasz telefon komórkowy nie szkodzi. To promieniowanie, które jest emitowane przez telefon komórkowy, nie szkodzi nam tak bardzo, jak telefon, który tego chipa nie posiada. Na Harmonii Kosmosu były robione badania niektórych telefonów komórkowych. Wielokrotnie zwróciłem uwagę, że telefony robione w Chinach nie miały jakiejś osłony, nie miały jakiejś takiej blokady właśnie na to promieniowanie. Wielokrotnie te telefony miały bardzo szkodliwe promieniowanie i wielokrotnie musieliśmy na tych chińskich telefonach, które pochodzą z Chin, produkowane były w Chinach, Samsungi i takie inne, czy Huawei, musieliśmy po prostu zakładać właśnie takiego chipa. Drodzy kochani, tutaj w Hiszpanii wczoraj właśnie próbowałem rozprowadzić kilka takich chipów wśród Hiszpanów. Ci ludzie zupełnie nie są świadomi działania szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego na ich ciało. Nie są świadomi, że to promieniowanie niszczy ich hormony, zarówno kobiece, jak i kobiety, jak i mężczyzny. Obniża po prostu siłę tych hormonów. Obniża siłę również ludzi, którzy noszą taki telefon komórkowy przy sobie. Zupełnie panuje taka totalna ignorancja tutaj. Na Teneryfie przynajmniej to ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, jak bardzo szkodliwy jest telefon komórkowy. Co tak naprawdę to promieniowanie, w jakim systemie ono działa na nas, jeżeli rozmawiamy przez telefon lub jeżeli nosimy taki telefon przy sobie. Także nie ma tutaj jakiejkolwiek świadomości. Wczoraj właśnie rozmawiałem, przynajmniej zapytałem 70 osób i ofiarowałem im właśnie taki chip. No i po prostu nie ma jakiegoś zainteresowania. Żadna osoba mnie specjalnie nie zapytała o wyjaśnienie, na jakiej zasadzie to działa, na jakiej zasadzie to funkcjonuje. Ja uważam, że w Polsce jest o wiele większa świadomość ludzi, jeśli chodzi o te sprawy związane właśnie z promieniowaniami, właśnie z emisją tych fal elektromagnetycznych. Tutaj w Hiszpanii ludzie są szczęśliwi, że po prostu mają piękny telefon komórkowy i że używają tego telefonu i mają go w kieszeni. Nie mają kompletnie żadnej świadomości, że to im szkodzi, nie mają żadnej świadomości, w jakim systemie to działa. Po prostu są szczęśliwi, że mają piękny telefon. Tak to funkcjonuje tutaj w Hiszpanii. No niestety, jest duża ignorancja wśród ludzi. Ludzie po prostu nie są świadomi tego, jakie niebezpieczeństwo idzie za tym, że mają telefon w kieszeni. No ale to już jest ich problem. Także ja, drodzy kochani, proponuję właśnie wam ten chip. Możecie go właśnie zakupić na linku pod YouTube'em. Ten chip, który jest na telefon. Również zająłem się robieniem takich podkładek, które są na harmonizowanie wody. Te podkładki są z minerałami w środku. Ustawiając baniak z wodą na takiej podkładce, woda się zharmonizuje, będzie miała inny smak, lepszy smak i to właśnie podnosi wibracje wody na 8000 bowisów. Właśnie to jest ta podkładka. Ja od siebie dodam, że promieniowanie, które tak naprawdę idzie z tego telefonu komórkowego, niszczy nasze neurony. Osoba, która często używa telefonu komórkowego, będzie to osoba z dnia na dzień coraz mniej inteligentna. Po prostu telefon komórkowy, jeżeli rozmawiamy godzinami przez telefon komórkowy, no to po prostu wypala nam nasze neurony. Dlatego używanie telefonu jest to szkodliwe. Właśnie niedawno rozmawiałem w Puerto La Cruz z pewnym policjantem z Niemiec, pochodzenia z Polski. Pochodzi z Polski, ale mieszka w Niemczech. No i on stwierdził, że rzadko kiedy używa telefonu komórkowego. Jeżeli tak naprawdę musi, ale tak naprawdę to nie stara się unikać używania telefonu komórkowego.
Także dużo ludzi w Niemczech i nie tylko, również i w Polsce mają tą świadomość, są świadomi negatywnego działania telefonu komórkowego, jak również całej elektroniki, nie tylko mówię o telefonie, ale również i komputerze, i również mówię o telewizorach, tak jak powiedział pan z telewizji Ether, oglądanie telewizora jest szkodliwe, spróbujcie wyłączyć telewizor na 7 dni, wówczas zauważycie pewną zmianę w was samych, jakby coś się ucięło, jakby nie było jakiejś złej energii w was i tak dalej, i tak dalej. To właśnie jeśli chodzi o telewizor i jeśli chodzi o komputery, jeżeli się unika kontaktu właśnie z tymi obiektami elektronicznymi, to tym lepiej, drodzy kochani, dla was. Mieszkanie w pobliżu lasu, w pobliżu natury, i daleko od wszelkiego rodzaju masztów, telefonii komórkowej, to po prostu powoduje lepsze samopoczucie, lepszy stan zdrowia. Jeżeli mieszkacie blisko telefonu, blisko masztów do telefonii komórkowej, wówczas to będzie, zdrowie będzie o wiele gorsze, ponieważ to odpowiednie dają odpowiednie frakcje, które nam szkodzą. Także drodzy kochani, serdecznie was tutaj pozdrawiam, zachęcam was jeszcze raz do zakupu chipu na telefon, jak również naszych podkładek, które możecie zakupić na linku pod YouTube'em. Tak, serdecznie was pozdrawiam i do widzenia.